della provincia di Lyon, voi realizzate un percorso che prolunga il giubileo della misericordia. W obecnym kontekście międzynarodowym, naznaczonym frustracją i lękami zintensyfikowanymi przez zamachy i ślepą przemoc, które dotknęły wasz kraj, tym ważniejsze jest poszukiwanie i rozwijanie dobra wspólnego oraz interesu ogółu. Tak mówił papież na audiencji dla 260 polityków francuskich z regionu Rodan-Alpy. Zachęcił ich, aby na nowo odkryli sens polityki. Nie można zaprzeczyć, że naród francuski jest bogaty w możliwości, w różnorodność, które winny stać się przydatne. Jednak pod warunkiem, że republikańskie wartości, wolność, równość, braterstwo nie będą tylko deklarowane w sposób iluzoryczny, ale zostaną pogłębione i zrozumiane w relacji do ich prawdziwego fundamentu, który jest transcendentny, powiedział Ojciec Święty. Franciszek zachęcił także obecnych do podjęcia prawdziwej debaty na temat wartości i kierunków, które naprawdę są wspólne dla wszystkich. Chrześcijanie we współpracy z wszystkimi innymi powinni włączyć się w ten dyskurs, aby przyczyniać się do wzrastania lepszego świata. In questo senso la ricerca del bene comune che vi anima. Niech w tym sensie poszukiwanie dobra wspólnego, którym się kierujecie, doprowadzi was do wsłuchiwania się w głos ludzi żyjących w trudnych warunkach, bez zapominania przy tym o migrantach, którzy uciekli ze swoich krajów z powodu wojny, nędzy czy przemocy. W ten sposób, wykonując wasze służbowe obowiązki, będziecie mogli uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa sprawiedliwszego i bardziej ludzkiego, społeczeństwa otwartego i braterskiego.